Do projektu zaprosiliśmy dwie grupy, według nas gdzieś tam najbardziej pomijane. Jeżeli myślimy o prowadzeniu konsultacji społecznych, rozmawianiu z mieszkańcami przez władze, czyli z jednej strony dzieci i młodzież, z drugiej strony osoby z różnymi typami niepełnosprawności, czy to niepełnosprawności fizyczne, czy sensoryczne, a także w kilku miejscach z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Byliśmy w 8 miastach różnych, od Strumienia po Katowice, byliśmy też w Piekarach Śląskich, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu, Świętochłowicach. Projekt podzielony był na dwie części. Z jednej części, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, w tym przypadku prowadziliśmy spacery badawcze, chodziliśmy po ulicach miast, po dzielnicach, w której te osoby żyją, w której te osoby chodzą na różnego rodzaju zajęcia. I oni byli naszymi przewodnikami, razem z nimi żeśmy przyglądali się tym ulicom, co jest takiego, co sprzyja poruszaniu się osobom po ulicach, a co jest takiego, no, co wymaga zmian i co wręcz powoduje, że niektóre osoby, no, nie mogą wychodzić z domu. Czy w mieście oprócz tego, że buduje się nowe chodniki, nowe torowiska, czy pamięta się o tym, żeby dla osób z niepełnosprawnościami zrobić ten teren dostępny, czyli na przykład, żeby osoba niewidoma otrzymała informację w podłożu o niebezpieczeństwie, otrzymała informację, że na przykład wchodzi na torowisko tramwajowe. Dobrym przykładem dobrze zrobionej takiej informacji jest Rynienka wzdłuż ulicy Świętego Jana, gdzie laską osoba niewidoma wyczuje, że wchodzi na torowisko i jest niebezpieczeństwo. To wystarczy. Czasami nie trzeba robić jakichś specjalnych udogodnień, ale ta infrastruktura, która powstaje, powinna być przemyślana. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, w tym przypadku zaprosiliśmy te osoby do tak zwanego fotosondażu. Polega to na tym, że osoby robią zdjęcia, czyli to, co teraz dzieci i młodzież w tych czasach bardzo lubią robić, też pod dwoma kierunkami. Jeden kierunek to jest, co lubię w mojej okolicy, a drugi kierunek, co chciałbym zmienić. Szczególny jest problem, jeśli chodzi o dostępność różnych miejsc pod kątem osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, na przykład niewidomych. W wielu, nawet nowych inwestycjach brakuje na przykład linii prowadzących, które wskazywałyby osobom niewidomym miejsce, w którym mogą się kierować, żeby na przykład łatwiej byłoby przejść przez pasy dla pieszych, czy na dużych terenach, na przykład na rynku, czy na innych placach, nie gubić się, nie krążyć wokół ławek, ale na przykład można już zauważyć właśnie pozytywne zmiany, jeśli chodzi o dostosowanie takiej infrastruktury, jak właśnie wyrównywanie przejrzyst. Często są one już zrównane z poziomem, czy pojawia się właśnie mała architektura, jakieś ławki, więc to idzie do przodu. No i też chodząc z tymi różnymi grupami, też zauważyliśmy, no, że jednak problemem też jest jakość nawierzchni, że często są jakieś takie niedociągnięcia, jakieś pojawiają się dziury, które też nawet osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które czasami mają też problemy z poruszaniem się, mogą przeszkodzić i spowodować jakiś wypadek. Widać zmiany, widać, że przy wielu inwestycjach nowych myśli się o tym, że nie wszyscy są 30-latkami w pełni sprawnymi, ale dalej jeszcze jest wiele rzeczy, które trzeba poprawić, nawet w nowych inwestycjach. Wiele rzeczy, które trzeba poprawić, tu szczególnie na przykład, jeżeli chodzi o osoby sensoryczne, gdzie chodziliśmy po centrum Katowic z niepełnosprawnościami sensorycznymi, czyli na przykład osoby głuche czy osoby niewidome, no tutaj cały czas jest duża przestrzeń do zmian. Przykładem dobrze zrobionego miejsca jest ścieżka rowerowa na ulicy Dworcowej, na odcinku od Świętego Jana do Pocztowej. Natomiast już całkiem blisko, bo na ulicy Świętego Jana, która dochodzi do Dworcowej, tam jest ścieżka rowerowa już zrobiona źle. Czyli miejsca dwa tak blisko siebie mają zupełnie inne rozwiązania. To też wprowadza chaos komunikacyjny, chaos informacyjny.